Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj, jak widzicie, dwóch gamerów się spotkało, wytrawnych, tak? Gramy w gry, że ho-ho, ale pogadamy o gamingu, dlatego że się na tym nie znamy. E nie, ja tam gram. Aha, ja w ogóle nie gram i się kompletnie na tym nie znam. Natomiast zdarza mi się testować gamingowe telefony. Gamingowy, czyli taki z lampeczkami LED, z dodatkowymi klawiszkami do grania, z wentylatorkiem niekiedy, albo jak nie z wentylatorkiem, to jakimś super, hiper rozbudowanym układem chłodzenia, ze świetnym wyświetlaczem o wysokim odświeżaniu, z głośnikami stereo, bla, 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 mnóstwo tego. Ale tak naprawdę, ja się tak zawsze zastanawiam, testując taki telefon, czy to wszystko komuś, kto rzeczywiście gra w gry na smartfonie, jest potrzebne, bo tak naprawdę wystarczy solidny flagowiec z mocnym prockiem, z dużą pamięcią i też z rozbudowanym chłodzeniem, żeby w zasadzie mieć to samo, to po co dopłacać za gaming w tym smartfonie? I przyszło mi do głowy tak, że zagadnąłem Konrada właśnie, czy ten cały gaming to, kurczę, nie jest jednak troszeczkę ściema i troszeczkę takie nabijanie, sztuczne tworzenie niszy po to, żeby opchnąć nam więcej sprzętu i drożej. I tak i nie, bo z gamingiem to jest tak jak z tuningiem w samochodzie. Mm-hmm. Są takie rzeczy, które oprócz tego, że ci dają jakiś bajerancki wygląd, dlaczego bajerancki, dlatego bajerancki, ale powiedzmy bajerancki wygląd, nie wpływają w żaden sposób na parametry samochodu. A są takie rzeczy, które jednak wpływają. Jeżeli chodzi o ten gaming, to ja sobie to tak bym podzielił na trzy kategorie. Taki gaming rzeczywisty, który coś tam wnosi, coś tam daje, czasem więcej, czasem mniej. Gaming z nazwy, czyli po prostu dodamy klawiszki albo je tylko pokolorujemy, damy jakąś bajerancką obudowę, właśnie napiszemy to gaming. To najczęściej, kurczę, widzę. Tak, podniesiemy cenę. O, tu mamy taki fajny przykład, tak. Klawiatura gamingowa. Klawiatura. Gamingowość tej klawiatury polega na tym, że 8 klawiszków jest zielonych. One są chociaż podświetlone? A skąd? Ale tak naprawdę ja się też zastanawiam, bo na przykład mamy pod ręką jeszcze przypadkowo też gamingowego laptopa, którym również są wyodrębnione dodatkowe klawiszki, prawda? Świetnie, na klawiaturce. I ja się zawsze zastanawiałem, po co, bo skoro ktoś jest takim super wytrawnym graczem, to jemu palce same się układają do tych przycisków. Nie musi mieć ich dodatkowo zaznaczonych, chyba. Tak na moje chłopskie rozumowanie, nie graczowe. To zależy, o jakich graczach mówimy. Ja sporo grałem w różne takie MMO, bo to głównie w MMO, to tam są najbardziej tacy zatwardziali gracze, którzy tam próbują wyciągać wyniki i tak dalej, bo jak ktoś się gra w tak zwanego singla, to no to tam kit, nie? Nikt tego nie widzi i już. Natomiast no jak jest rywalizacja, no to wtedy tak. Są naprawdę bardzo dobrzy gracze. Bym powiedział, że nawet zawodowcy. Zresztą są zawodowcy, są ludzie, którzy żyją. No tak, wiadomo, oczywiście. Bo to już się zrobił biznes, można z tego wyżyć. Oczywiście, jeżeli się jest naprawdę na topie. Są dobrzy gracze, którzy po prostu dobrze grają i już znają grę na wylot, znają mechaniki, potrafią korzystać z tego. No po prostu potrafią grać. I oni faktycznie, oni nie potrzebują, zresztą oni dobierają sprzęt pod siebie i niekoniecznie właśnie gamingowy. Oni nie muszą mieć aż takiego odpustu. Tak, chociaż czasami mają, bo czasami się okazuje, że... Czasem się nie da kupić czegoś, co nie ma podświetlenia, tak? Powiedziałbym, że większość graczy to są gracze, którzy są średni bądź słabi i szukają uzasadnienia, dlaczego im nie idzie. I tu jest uzasadnień bardzo dużo, a bo to tam matchmaking mu źle polosował drużynę, a to, że tam jakieś cheaty ktoś stosuje, o to jest bardzo popularne, że a bo wszyscy to cheatują, a ja nie cheatuję, dlatego przegrywam. No i jedno właśnie z takich też wyjaśnień jest, a bo ja mam słabą myszkę, jakbym miał tą gamingową, to w ogóle bym wymiatał i tak dalej, i tak dalej. To jest takie pitolenie mniej więcej, jak ja bym powiedział, że jakbym sobie kupił jakieś buty do biegania, to nagle bym, kurczę, rekordy zaczął bić. No nie zaczął. No dokładnie, no bo mamy na przykład dwa pady. Jeden normalny, drugi gamingowy. Czym one się różnią? Kolorem. No. Jeden był droższy, drugi był tańszy. No ale popatrzmy na tę klawiaturę. To jest... Ja ją sobie kupiłem, ale to nie dlatego, że jest gamingowa, tylko dlatego, że mi się zepsuła klawiatura i pojechałem do marketu i taka była, no to kupiłem. Na szczęście cena była... powiedzmy, znośna, chociaż no, klawiaturę tej klasy można kupić za 20 zł, ja dałem chyba 40, no więc za to, że no mam... No tak, ale tu masz za to napis, że to jest za to, że jest gamer. Za to, że jest gamingowa i ma klawiszki, dałem dwa razy tyle. Tak, no. Professional Gaming Design. I w momencie, kiedy to jest różnica między 20 a 40 zł, no to powiedzmy, że tam pies trąsza, nie? Przemknąć, no tak. No. Natomiast jeżeli miałbym zamiast, powiedzmy, porządnej myszki za 100, bo ta porządna myszka potrafi tyle kosztować,
dać 200, lepiej, tylko dlatego, że ona jest kolorowa, podświetlana i ma napisane, że jest gaming, no to ja wolę 200 wydać na coś innego. Co nie zmienia faktu, że są myszki dla graczy, tak, które są mają... Z ważnikami wyważasz, cudujesz, dostosowujesz... Nawet nie. To chodzi o, wiesz, o jakość przetwornika. No tak, no przede wszystkim odświeżanie położenia, nie? Ono musi być bardzo szybki i bardzo czuły. No dokładnie. Przy czym znowuż tu dochodzimy do tego, zależy w co gramy. Mhm. Bo jeżeli gramy, no powiedzmy w szachy, tak? No tak, tak, jadę po ekstremum, ale jakąś grę strategiczną, no to turową czy nie tak dalej, jest to jakby kluczowe. To jest potrzebna taka myszka jak do biura i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś gra w szybkiego shootera, to naprawdę myszka porządna robi robotę. Robi robotę, ale wcale nie musi być gamingowa, bo równie porządną myszą może okazać się bardzo dobrej klasy mysz, nazwijmy to biurowa. No bo... Tak, oczywiście to jest, poza tym... Z mojego też doświadczenia, nie jakiegoś wybitnego, bo w shootery to akurat nie moja bajka. Chociaż kiedyś, dawno temu się zagrywałem w takie coś pod tytułem Enemy Territory, może jeszcze niektórzy pamiętają. Myszka musi przede wszystkim dobrze leżeć w ręku. Otóż to. To w sumie jest chyba ważniejsze niż to, czy ona jest podświetlana, gamingowa i tak dalej. Ma być szybkie odświeżanie, ma być wielki komfort trzymania. Zobaczcie, ja na przykład używam takiej myszy. Stojącej pionowo. Ona jest mega wygodna dla mnie, bo ja dużo pracuję jednak przy komputerze, jak wiadomo. Ma bardzo dobre parametry właśnie, jeżeli chodzi o precyzję działania. Ma wbudowany akumulator i ja na przykład szczerze rekomendowałbym właśnie bardziej taką mysz niż te gamingowe wynalazki podświetlane, szczególnie jeżeli mówimy o myszkach z supermarketu, no bo to umówmy się, to jest myszkowa ekstra liga, bo to jest Logitech, który no, kosztuje tam dobrych kilkaset złotych. Gamingowe dobre myszy podobnie kosztują, ale nie wszystkie są takie wygodne, bo przyznaję, że ja bardzo długo szukałem wygodnej myszy, na której mogę pracować długimi godzinami. Brałem pod uwagę również myszki gamingowe. Żadna nie przypasowała mi jak ten produkt Logitecha. Przekonałem się, że jest ona mega wygodna i faktycznie nawet po długich godzinach spędzonych przy biurku ręka nie jest zmęczona. Ale wróćmy do... No, trzeba się przyzwyczaić na pewno. Trzeba się do niej przyzwyczaić. Jest to kompletnie inna mysz niż zwyczajne, klasyczne myszki. Ale nawet wiesz, te co, kiedyś były modne takie klawiatury, takie wygięte, tak zwane natural keyboard, do nich też się trzeba było przyzwyczaić. Tak, ja również takiej klawiatury używam. Co prawda jest to stara klawiatura sygnowana tylko przez Microsoft. To nie wiem, na ile to było, na ile ona ma cokolwiek wspólnego z prawdziwym Microsoftem, ale ma logo. Niby ma nawet hologramik tam gdzieś od spodu. Też używam jej i ona, co ciekawe, działa, żebym cię nie skłamał, od dobrych 7-8 lat tą klawiaturkę mam i nadal chodzi prawidłowo. Wiesz co, to moja ulubiona klawiatura to jest klawiatura Hewlett-Packarda, która ma w tej chwili ponad 20 lat. O kurczę, no to już w ogóle teraz takich nie robią. Z serwerem HP przyszła, który u nas długie lata na nim sobie stał MGS-em. No, ponieważ klawiatura w serwerze to tak średnio jest potrzebna, no to sobie ją po prostu wziąłem i się przyzwyczaiłem. I naprawdę bardzo fajna klawiatura, bardzo fajnie chodzi i chodzi przede wszystkim do tego czasu. Tak? Ale nie gamingowa, a ta klawiatura, choć nie, jest niby gamingowa... To nie jest żaden game, znaczy ona jest gamingowa z nazwy. Z nazwy, no, właśnie. To jest... Pochodzi ile? No, ja jej daję rok... To jest może zwykła klawiatura, przy intensywnym użytkowaniu. To jest zwykła klawiatura, taka właśnie typu Chińczyk za 20 zł, która po prostu ma 8 klawiszków innych i troszeczkę inną obudowę. No i chyba doszliśmy do takiego momentu, gdzie można... A, jeszcze jedna rzecz. No, jeżeli mówimy o takim gamingu poważnym, to raczej nie bezprzewodowa. To tutaj poważni gracze jadą na przewodowej. No bo wiadomo, o opóźnienie. Nie? Chodzi o opóźnienie, tak. To ludzie, którzy się ścigają o milisekundę, to naprawdę nie będą też się grać, prawda, na bezprzewodowej. A, no właśnie, bo tak jeszcze zacząłem, bo tak jak mówię, no są trzy kategorie według mnie gamingu. Jeden taki, który faktycznie coś tam wnosi, czasem więcej, czasem mniej, ale coś wnosi. Taki, który nic nie wnosi oprócz ceny i napisu gaming. I trzecia kategoria to jest ściema ewidentna, która po prostu absolutnie nawet nie ma prawa nic dawać. I to są takie jakieś rzeczy typu, nie wiem, kiedyś były modne jakieś okulary dla graczy, które poprawiają rozdzielczość. No, ludzie, no... Litości. O, to ja mam ciekawy przykład też takiej gamingowej, totalnej ściemy. Mój młodszy syn, który trochę gra, lubi po prostu, zamarzył sobie mieć gamingowy fotel, bo po prostu mu się podobał. Między innymi ze względu na design go wybrał, bo ma świecidełka, kolorowe LEDy dookoła latają, ma spore możliwości regulacyjne i tego się nie da zaprzeczyć. No i sobie taki fotel zamówił.
Matko Bosko, kochana, jak ja to zobaczymy, jak to przyjechało, jak to jest wykonane. Słuchajcie, dramat. Ja pokazuję wam ten fotel, ale z litości zasłoniłem logo, bo po prostu to jest dramat, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Pominę już to, że musiałem już kilka elementów po roku w nim wymienić, chociażby pękła podstawa po roku. Pominę już to, że materiał, z którego jest wykonany taka, nazwijmy to jako skóra, po, nie wiem, kilkunastu miesiącach w tej chwili pęka. Zgoda? Nie był to fotel drogi, on kosztował 600-700 zł, ale moi drodzy, ja za tyle kupiłem w innym zupełnie sklepie, bardzo popularny model, jak się okazało, fotela, na którym siedzę już kawał czasu i to bydle się nawet nie chce, że tak powiem, troszeczkę ani nawet minimalnie zużyć, przetrzeć, poluzować, cokolwiek. Także znowu mamy coś, co jest ściemą i zwykłą rzecz, wcale nie gamingową, która moim zdaniem doskonale do gamingu by się nadała. I chyba tak, jak doskonale nadaje się do gamingu smartfon z mocnym procesorem, z dużą pamięcią, zamiast takiego cudaka z podświetleniem, dodatkowymi wiatraczkami i tak dalej, i tak dalej. Bo to samo zaoferuje nam również dobrej, wysokiej, flagowej, podkreślamy, klasy smartfon zwyczajnej budowy, klasycznej, bez udziwnień, a nierzadko dostaniemy coś więcej, chociażby w postaci aparatów fotograficznych, bo nie wiem dlaczego tak jest, że akurat w gamingowych smartfonach aparaty fotograficzne nie są przeważnie nadzwyczajne. Czemu tak się dzieje? Nie wiem, widocznie gracze nie robią zdjęć, ale czemuż by nie mieć telefonu do wszystkiego i do grania i do robienia zdjęć, prawda? Znaczy wiesz, tym wentylatorem nie wiem, ja jakoś na telefonie nie gram. Może jest tak, że jeżeli ktoś piłuje 2 godziny, to na przykład mu się zgrzeje ten telefon. Trochę tak, natomiast wiesz, ja testując te telefony siłą rzeczy, chociaż nie przepadam za tym, musiałem trochę pograć i powiem szczerze, nie odczuwałem ani różnicy w komforcie termicznym na telefonie zwyczajnym, ani na takim gamingowym, z tym samym procesorem, z podobnej klasy pamięciami. Działało to tak, jak działało. Oba działały, jeżeli chodzi o płynność działania, naprawdę dobrze. Oba niestety emitowały sporo ciepła, plus to, że ten gamingowy dodatkowo hałasował tym wiatraczkiem. I także może się okazać, że spotkacie również produkty z pogranicza tej gaming ściemy i prawdziwego gamingu, takiego rzeczywiście użytecznego i coś z sobą reprezentującego. I chyba myślę, że możemy taką piramidkę narysować, że tych naprawdę gamingowych sprzętów, tych takich rzeczywiście tip-top, to jest tak minimalnie, a dół tej piramidy stanowi cała ta gamingowa, marketowa ściema w postaci tego rodzaju plastikowych klawiatur, równie wspaniałych myszek i innych mnóstwa urządzeń, które są zwane gamingowymi, a tak naprawdę są po prostu ściemą. Znaczy wiesz, no to jest, znowuż ja bym tutaj się odniósł do tego, to jest tak jak z tuningiem samochodów, no najwięcej wnosi to, czego nie widać. O! Dokładnie. I bo, to jest chyba rada... No bo przetwornika w myszce nie widzisz. Dokładnie. No świeci tak samo jak każdy inny, a różnicę robi, naprawdę robi. Tak samo jak, nie wiem, jakiś inny dolot czy inny stożek w samochodzie potrafi zrobić różnicę, a go nie widać. Natomiast podświetlenie pod spodem, że ci się fajnie na niebiesko samochód świeci, no widzą wszyscy, tylko czy to coś daje, jeżeli chodzi o jazdę? No kompletnie. Przypuszczam, że wątpię, tak? Taka uniwersalna rada od Konrada, która przed chwilą padła, to, że najlepsze jest to, czego nie widać i chyba tej zasady się trzymajcie, szukając czegoś dobrego do grania, tak wam podpowiem od siebie. To ja bym jeszcze powiedział tak, zastanówcie się w ogóle, w co gracie, bo tak, jeżeli nie gracie w szybkie shootery, to naprawdę nie ma znaczenia, jaką macie myszkę. I nie ma sensu wywalać jakichś tam strasznych pieniędzy na jakąś bardzo gamingową myszkę, lepiej sobie za to kupić coś innego. Chociażby na przykład, kurde, porządny zasilacz do komputera. O, bo to już coś da, tylko to jest kolejna rzecz, której nie widać, a która może nie to, że poprawi ci parametry, tylko po prostu przypuśćmy, nie wiem, za rok, jak trzeba będzie zmieniać kartę graficzną, to się okaże, że nie trzeba zmieniać zasilacza, tylko będzie miał nadmiar. Bo będzie miał spokojnie nadmiar, wystarczy tak? Na kolejnych kilka lat, bo to się tak nie zużywa. Albo właśnie nie starzeje technicznie. Albo na przykład porządne wentylatory, które mają tą zaletę, że są ciche. Naprawdę uwierzcie mi. O tak. Że siedzenie przez wiele godzin przy szumiących wentylatorach to nie jest fajna rzecz. To akurat wiem, bo w serwerowni mi się zdarza bywać, gdzie tych wentylatorów jest dużo, ale taki gamingowy właśnie, taki porządny gamingowy komputer, który ma tych wiatraczków nasadzane wszędzie,
to potrafi wygenerować więcej szumu niż nie jeden serwer. Tak, zgadza się, ale za to świeci. Ale za to świeci, tak, tak. Także cóż, życzymy Wam miłego, dobrego grania, niekoniecznie ze świecidełkami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.